Potęga negatywnej motywacji. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. 2 lata temu polecałem książkę, którą wciąż polecam, bardzo polecam. Książkę, która nazywa się Hrabia Monte Cristo. I przykład, o którym dzisiaj mówię, negatywnej motywacji, najlepiej w tym literackim dziele jest widoczny. Bo chcę dzisiaj opowiedzieć o tym, jak pragmatyczna, jak potężna może być właśnie negatywna motywacja. Motywacja od. Motywacja związana z negatywnymi emocjami, z negatywnymi przeżyciami, z negatywnymi doświadczeniami. Z doświadczeniami, które w jednym momencie mogłyby nas złamać, ale gdy je przetransformujemy, tą negatywną motywację w chęć do zmiany lub w chęć właśnie pewnego pokazania światu, kim nam naprawdę możesz się stać, wtedy nagle ta negatywna motywacja może być przetransformowana przez alchemiczny proces w złoto, z gówna w złoto, jak mawia Rafał Mazur. I chodzi tu o takie rzeczy, jak na przykład hrabia Monte Cristo doświadczył, zacznę od przykładu literackiego, bo to książka naprawdę bajeczna, warto po nią sięgnąć. Tam nasz bohater został zdradzony przez przyjaciół i w zasadzie książka opisuje jego nie tyle podróż, ile pewną drogę do zemsty. I tylko, że ta zemsta ma też dużo wokół siebie rzeczy, które ten człowiek, ten nasz bohater musiał poznać, zrozumieć, kim musiał się rzeczy, które musiał pochłonąć i pragmatycznie się nauczyć, zrozumieć i zastosować, żeby stać się tym właśnie człowiekiem, który tą zemstę tak jakby może wykonać do końca. I tak jakby ta negatywna motywacja, to wydarzenie sprawiło, że wiadomo, był zjadany przez chęć do zemsty, ale też w międzyczasie stał się ze zwykłego człowieka stał się hrabią. Nie mówię o tutaj sensie tylko tym tytularnym, tylko raczej tu chodzi o taką pełnię człowieczeństwa, o takie rozwinięcie się do takiego poziomu, na poziomie mentalnym, fizycznym i duchowym też, że faktycznie możesz tak jakby spełnić, rozwiązać ten konflikt negatywny. I często to nie, nasze życie to nie będzie książka, nie będzie nam dane tego konfliktu negatywnego, powiedzmy, że faktycznie rozwiązać, ale ten konflikt, ta chęć udowodnienia czegoś może być tym, co będzie nam dawało energię, będzie nam dawało paliwo na bardzo, bardzo długo, na bardzo długie okresy, gdzie działamy, gdzie się poświęcamy, gdzie robimy rzeczy, których byśmy zwykle nie zrobili, tylko dlatego, że ta negatywna motywacja jest gdzieś z tyłu głowy. Innym fikcyjnym przykładem, świetnym, może być postać Wegety z Dragon Balla, dla tych, co oglądali. Człowieka, raczej Sajanina, który zawsze gdzieś jest krok do tyłu za naszym głównym bohaterem w tamtej bajce. I zawsze jest krok do tyłu, zawsze trenuje, zawsze się stara, zawsze poświęca się maksymalnie, ale zawsze jest do tyłu, zawsze brak mu trochę tego talentu, takiego czegoś wrodzonego, ale mimo to zawsze chce dogonić tą drugą osobę. Wiesz, to jest taki też bardzo, można powiedzieć, że toksyczny przykład porównywania się, toksyczny przykład dążenia do bycia lepszym niż ta jedna osoba, ale co za tym idzie, w tej relacji oboje stają się silniejsi, bo i ta osoba, która jest numerem jeden, czuje oddech na plecach naszego Wegety, dlatego musi się stawać lepsza, a sam Wegeta jest głodny tego, że chce być na szczycie góry, dlatego trenuje jeszcze mocniej, dlatego się stara różnymi sposobami, używa technologii, stara się zrobić wszystko, żeby przeskoczyć naszego głównego bohatera. I taka rywalizacja, która też często jest teraz pokazywana jako coś negatywnego, tak? Jako coś, co, czego nie powinniśmy robić, bo to sprawia, że jesteśmy mentalnie, biczujemy się lub jest nam ciężko, stres mamy na sobie. I w pewnym sensie ta rywalizacja rozwija obie strony. Ta rywalizacja napędza właśnie silniki, sprawia, że mamy paliwo na długofalową drogę, rozwój w takim połączeniu dwóch osób, które właśnie rywalizują. Także jak dla mnie to jest kolejny świetny przykład tej motywacji, którą ktoś powiedział, że jest negatywna, bo nie porównujmy się, każdy w swoim tempie, wiesz, a właśnie czasem
porównywanie się do kogoś lepszego, do kogoś nawet bardziej utalentowanego może być tym, co daje tego kopa. Gdy mamy go gdzieś, jeszcze widzimy go gdzieś w zasięgu, widzimy jego plecy, widzimy jego kark, jesteśmy trochę poniżej, to daje często ogromną motywację. Właśnie od taką też, która by się wydawała negatywna, a świetnie działa. A teraz taki przykład życiowy, przykład, który wielu pewnie zna, który wielu może doświadczyć, jeśli chodzi o nałogi, na przykład w rodzinie. Wiesz, w wielu rodzinach zdarza się, że ktoś pali matka i ojciec pali i ty jako dziecko widzisz to jest dla ciebie obrzydliwe i wiesz, decydujesz, że tego na przykład nigdy nie będziesz robił. I tym sposobem ta motywacja sprawia, że trochę masz lepsze życie, bo nie chcesz tego, to jest fuj, obrzydliwe. I ten przykład też ludzi, powiedzmy, którzy chorują, kaszlą tak brzydko przy tobie, w twojej rodzinie, będzie tym, co sprawi, że utniesz ten schemat, przerwiesz ten negatywny krąg. Podobnie może być z alkoholem. Oczywiście w obu tych przypadkach może to działać w dwie strony, bo jeśli mamy to środowisko, które pali, które pije i ty widzisz to, jak ktoś też pali i pije, to możesz albo pójść w drogę, że nie będziesz tego robił, nie chcesz być jak oni, albo możesz pójść w drogę, że oj, wszyscy tak robią, też taki jestem i też w przyszłości, wiesz, czujesz, że to jest twoja destynacja, to jest jakieś tam przeznaczenie. Tak jakby to wiąże się trochę z nastawieniem na rozwój i trwałość od Carol Dweck, tej słynnej książki, którą też wiele razy tu polecałem i mam recenzję starą jak świat na tym kanale z książki Nowa psychologia sukcesu, gdzie ona o tym mówi. I to negatywne wydarzenie, te właśnie środowisko, gdzie ktoś pali, czy ktoś pije, czy inne nałogi w twoim rodzinie, w twoim najbliższym otoczeniu, może być tym, co będzie tą negatywną motywacją. To będzie tą motywacją od, nie chcesz być taki, nie chcesz tego robić. Podobnie może być nawet z zarobkami, z pracą, z biedą, wiesz, z wieloma rzeczami można to porównać i zobaczyć, że ta motywacja od często będzie silniejsza niż motywacja do. Bo mało kto tam czuje motywację do tego, żeby być zdrowy. Mało kto czuje jakąś ogromną motywację do tego, żeby, wiesz, nie kaszleć, w sensie mieć zdrowe płuca, bo to tak jakby nie kręci cię. Bardziej cię kręci, albo raczej bardziej, mocniej na ciebie wpływa to, gdy widzisz, że ktoś strasznie choruje na przykład na płuca, gdy widzisz kogoś pijanego co chwilę, gdy widzisz kogoś, kto nie może związać końca z końcem, jeśli chodzi o pieniądze. I tak by to będzie dużo większą motywacją, że nie chcesz tego, niż te bogactwa, czy zdrowie, czy rzeczy pozytywne. I na tym warto też budować te swoje motywacje, bo tak naprawdę kto decyduje o tym, czy picie, czy palenie, czy coś negatywnego w swoim rodzinnym środowisku macie definiować pozytywnie, czy negatywnie. Kto to definiuje, jak to na ciebie wpłynie, jaka będzie przyszłość związana z tym, że to doświadczenie było u ciebie. To jest twoja decyzja, dokładnie. Czekałem, aż to sam powiesz, na pewno to sam powiedziałeś. W każdym razie decydujemy, co te wydarzenia oznaczają, nadajemy znaczenie, bo ptaki śpiewają, psy szczekają, a ludzie nadają znaczenie, jak też jeden film taki zrobiłem o tym. Także to znaczenie, które temu nadamy, może być tym, co zmieni naszą przyszłość i przerwie negatywny krąg, który może już nie wiadomo ile się ciągnie w jakimś tam twoim otoczeniu. Dlatego ta motywacja od jest tak potężna, dlatego tak ważne jest patrzenie na te wydarzenia, które są negatywne, jako coś, co jest decydującym aspektem w naszych kolejnych działaniach, w naszych decyzjach i w naszym dalszym życiu. Bo bez tego możemy ciągle powtarzać te same schematy. Możemy ciągle czuć, że nasza predestynacja, nasze przeznaczenie to jest właśnie to, czego tam kiedyś doświadczyliśmy. I ta zmiana to kopnięcie, ta chęć zemsty, jak w Hramie Monte Cristo, może być, czy ta chęć rywalizacji, jak bycia numerem jeden, jak w Dragon Ball, może być tą właśnie ogromną motywacją, tym kopem, który będzie napędzał cię przez lata, lata, lata. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wracam w życie poczciwe. Ostatecznie to nasza decyzja, co te wydarzenia będą dla nas oznaczać i jak ta negatywna motywacja daleko nas zaprowadzi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga i recenzji. Hej!